Ej, tak chrapiesz, że świnie się budzą. Byłaś tu całą noc? Chciałam, żeby Szafir poczuł się bezpiecznie. Uspokoił się. Trzeba go tylko dobrze traktować. Dlatego pomyślałam sobie... Może by użyć tego. Szafir potrzebuje ruchu. O nie, nie ma mowy. To płochliwy koń. Nie znamy go dobrze, może być niebezpieczny. O, przestań. Mówiłeś, że dobrze jeżdżę. Jeździsz jak ktoś, kto już to robił. Co jest dziwne, bo nie jeździłaś. Zgoda, ale ja pierwszy dosiądę tego konia. Wobec tego... Zrób to, żebym ja też mogła. Osiodłaj go. Teraz? Tak, mam trochę czasu. A ja nie. Za pół godziny muszę być w posiadłości. To akurat zdążysz. Jak ja ci się dałem namówić? Poszło całkiem łatwo. Mnie się to nie podoba tak bardzo jak tobie. Hej, będzie dobrze, zobaczysz. Przyrzekam, Szafir. No dobra, możemy spróbować. Będziemy dla siebie mili, tak? Nie chce mi pomóc. Tobie nie. Daj sobie spokój, ja to zrobię. Wybij to sobie z głowy. Ten koń może ci zrobić krzywdę. Wcale nie. Nie ma mowy. Jest zbyt niebezpieczny. Nie dosiądziesz go, dopóki Mario go nie opanuje. Znaczy, że o mnie się pan nie boi? Ty masz doświadczenie w spadaniu z konia. To może zająć tygodnie i skończą się wakacje. No to pojeździsz w następnym roku. To moje ostatnie słowo. Obiecaj mi. Mia, obiecaj mi. Obiecuję. I tak spóźnię się dziś do pracy. Strasznie późno. Do zobaczenia. Tak. Tak dla pewności, nie masz zamiaru jeździć na Szafirze, jak mnie nie będzie, co? Tylko pytam. Ale nie usłyszałem nie. Idź już. W porządku. Jeśli nie chcesz jeździć z Mario, to trudno. Serio? To znaczy... Bardzo bym chciała, ale... Nie wygadasz się? Dobry konik, tak się to robi. Mia! On mi nic nie zrobi, widzisz? Zsiadaj. Jestem bardzo zawiedziony, Mia. Obiecałaś mi coś. Przepraszam. Nie masz wielkiego doświadczenia. Musisz jeszcze potrenować. Przecież mógł cię zrzucić, stratować. Nigdy bym sobie tego nie wybaczył. Powinnaś... Przeboleję to. Dziadku Renzo. Przepraszam. Nie powinnam była tego robić. Też tak sądzę. Tylko, że on jest taki piękny. I wydaje mi się... że mi ufa. Nie mówiłem, że nie możesz prowadzić go na ląży. Tylko trzymaj się z dala od siodła. Aha. Na razie jazdę zostaw Mario, dobra? I załóż to.